Nią premiera programu Nasz Nowy Dom, programu, którego nie da się przewidzieć, bo tam emocje są na żywo, prawda? To prawda, zdecydowanie jest to bardzo zaskakujący program, w którym może się wydarzyć absolutnie wszystko. Jest to program, który nie ma jako takiego scenariusza, tam nie ma tekstów, które trzeba się nauczyć, bo za każdym razem każdy nasz bohater, każda nasza rodzina jest inna. Jedni są bardziej otwarci, drudzy są zamknięci w sobie i jedni mają taką historię, drudzy taką i tu trzeba za każdym razem podchodzić do każdej rodziny indywidualnie. No właśnie, z taką empatią, żeby też tych bohaterów otworzyć, bo pewnie niekiedy są osoby zamknięte ze swoimi problemami, prawda? Ja w ogóle chylę czoła przed wszystkimi naszymi bohaterami, bo to jest ogromna odwaga opowiadać o sobie, o swoich smutkach, o swoich bolączkach. Oczywiście o radościach też, ale głównie te rodziny są często w bardzo trudnym momencie swojego życia i opowiadać o tym całej Polsce na pewno nie jest łatwo, więc naszym zadaniem jest sprawić, ażeby ta historia i ta cała droga była jak najmniej bolesna dla nich. Jak najmniej bolesna i też wniosła nową jakość do ich życia, prawda? Bo te domy to jednak odmienione są w błyskawicznym tempie. Tak, rzeczywiście. Ja sama się zastanawiałam, czy rzeczywiście to jest tak, że to jest w 5 dni. I bardzo się zdziwiłam, że no wiadomo, telewizja rządzi się swoimi prawami, ale rzeczywiście na cały remont jest tylko 5 dni, więc ekipa dwoi się i troi dosłownie, żeby ze wszystkim zdążyć. Natomiast to, co jest najcudowniejsze, to to, co jest na samym końcu, czyli ta radość tej rodziny, często są łzy, wzruszenia, ale też świadomość, że właśnie zaczyna się ich nowe życie. Czyli te 5 dni rzeczywiście są, tak? To nie jest chwyt marketingowy? Nie, to nie jest chwyt marketingowy, naprawdę mamy 5 dni i to tak stricte to nawet powiedziałabym, że trochę mniej niż 5 dni, no bo jest jeden dzień, kiedy poznajemy rodzinę i drugi dzień, kiedy już jest już finał, więc no, ekipa naprawdę ma bardzo, ale to bardzo mało czasu. Natomiast są to fantastyczni ludzie, którzy potrafią zdziałać cuda. Fantastyczna jest ta ekipa, z którą współpracuje pani. Jak wejść do takiej ekipy? Jak to się pani udało? To było duże wyzwanie? Oczywiście, że duże wyzwanie, bo oni pracują ze sobą już od wielu, wielu lat. A tu nagle wchodzi ktoś nowy. Natomiast oni są bardzo otwarci. Oni dali mi ogromny kredyt zaufania i mam w nich naprawdę duże wsparcie. Praca z takimi ludźmi to czysta przyjemność. Praca też trwa po wiele godzin. Zastanawiam się, jak łączy to pani z życiem prywatnym. Kiedy jest czas na odpoczynek? Jakoś się udaje. Czasami jest tego czasu trochę więcej, czasami jest trochę mniej, ale póki co dajemy radę. Dziękuję ślicznie za rozmowę i trzymamy kciuki za nowy sezon. Bardzo dziękuję. Bardzo.